Dawid, za Wami pierwszy mecz sparingowy, pierwsza przegrana w Turcji. Jak ocenisz przebieg tego dzisiejszego spotkania? No, wydaje mi się, że zagraliśmy w pewnych momentach fajną piłkę, co później gdzieś fajnie te akcje skrzydłowe przez środek prowadziliśmy. No ale na pewno też było dużo błędów, które musimy poprawić. Mamy teraz na to czas. I to jest taki odpowiedni moment właśnie, żeby wyciągać te złe rzeczy, które robimy i pracować nad tym. Ty zagrałeś 45 minut, wpisałeś się na listę strzelców, ale niestety nie udało się wygrać. Czego zabrakło Twoim zdaniem? No na pewno w drugiej połowie, w której grałem, brakowało trochę takiej szybkości. Teraz jesteśmy w okresie, gdzie to zmęczenie się nakłada, więc myślę, że ta świeżość przyjdzie w odpowiednim momencie. Marcin, za Wami pierwsze spotkanie podczas dwutygodniowego zgrupowania w Turcji. Jak ocenisz ten dzisiejszy mecz z Kontrą? O pierwszej połowie nie za dużo powiem, bo raptem chwilę z trybun ją widziałem, później poszliśmy się szykować. Natomiast w drugiej połowie dobrze weszliśmy w drugą połowę, szybko strzeliliśmy bramkę, karny i bramka. Później mieliśmy też kilka sytuacji do strzelenia bramki, niestety ich nie wykorzystaliśmy i później przeciwnik wyszedł z jedną kontrą dobrą, strzelili nam bramkę i niestety tak się skończyło 3-1. A jak oceniłbyś dzisiejszego rywala? No, niby drużyna z trzeciej ligi tureckiej, ale z ambicjami gry o awans do wyższej ligi. Zagrali niezły mecz i niestety nie udało nam się z nimi dzisiaj wygrać. A jak czułeś się na boisku? Za Wami tydzień takiej naprawdę intensywnej pracy, a wydaje mi się, że fizycznie prezentowaliście się całkiem w porządku. Tak, jesteśmy po tygodniu ciężkich treningów, było czuć to w nogach. Było widać, że brakuje może takiej trochę szybkości, ale to było wiadome po ciężkim tygodniu. I mam nadzieję, że będzie już teraz to tylko lepiej wyglądało. Pierwszy sprawdzian w postaci meczu sparingowego już za żółto-czerwonymi. Trenerze, poproszę o podsumowanie tego pierwszego meczu kontrolnego. No przede wszystkim zacznę od tego, że na takie mecze nie możemy sobie pozwolić. Dzisiaj dostali szansę gry wszyscy zawodnicy, ale najbliższy mecz ligowy zbliża się dużymi krokami i trzeba określać swoją przydatność do zespołu. I tyle.